W najbliższy weekend, czyli 11 i 12 stycznia, cykl imprez sportowo-kulturalnych we Wschowie, których między innymi organizatorem jest Centrum Kultury i Rekreacji. W sobotę tych imprez będzie sporo. Tak, i to jest takie podsumowanie, bo w sobotę tradycyjnie już zorganizowana będzie gala sportu, na którą zaprosiliśmy przedstawiciele klubów sportowych. Oni zostaną uhonorowani w takich kategoriach Super Champion, Champion, natomiast pojawią się również osoby wyróżnione przez poszczególne kluby, no i oczywiście trenerzy, którzy również zostaną w jakiś tam sposób wyróżnieni. I to będzie jakby ta pierwsza część tego dnia, tego 11 w sobotę. To będzie gala sportu w sali Centrum Kultury i Rekreacji o godzinie? O godzinie 12. W sali widowiskowej o godzinie 12. Natomiast potem już tak, my nie jesteśmy organizatorem, ale jest ważny mecz WSTK, rozgrywa o godzinie 18. Przyjadą koszykarze z Jeleniej Góry, także dla pozycji w tabeli jest to ważna również tutaj propozycja i mecz. A jak pan obstawia wynik, szansę? Nie, no ja myślę, że WSTK powinno sobie poradzić. Co prawda drużyna wzmocniła się, jeleniogórska, między innymi zawodnikami, którzy w ubiegłym roku występowali w WSTK. Natomiast myślę, że młodzież gdzieś tam wsparta tymi doświadczonymi graczami jest w stanie sobie poradzić na własnym parkiecie z tym przeciwnikiem. Natomiast potem zapraszamy wieczorem, ale tym razem do Zamku Królewskiego na występ zespołu Szulerzy i to również będzie koncert, który się wpisze w taką zbiórkę charytatywną dla małego Gracjana, więc druga impreza, która właśnie w ten sposób się będzie odbywała, natomiast Szulerzy będą promować swój nowy album. Życie zaczyna się w piątek i myślę, że to będzie również fajna propozycja, również pod kątem tego, że przyjdą osoby, którzy raz, że skorzystają z tego, że będą mieli możliwość posłuchania dobrej muzyki, a po drugie, no, będą gdzieś tam, będzie wsparcie dla tego małego człowieka, naszego tutaj wschowianina. No i w niedzielę 22 finał Wielkiej Świątecznej Orkiestry. Tym razem od 15 rozpocznie się na rynku przedszkola wschowskie, a więc dzieci i młodzież już tradycyjnie wystąpią. Potem pojawi się również klub piosenki solo, sekcja z Centrum Kultury i Rekreacji. Natomiast na finał zagra zespół Groove Time, czyli Marcelina Woźna, tak, z zespołem. No i tradycyjnie już oczywiście koncert zakończymy światełkiem do nieba o godzinie 20:00. Taki pokaz sztucznych ogni tutaj na rynku we Wschowie się odbędzie.